Weź się opanuj, Ginger! Do środka! Hej, co tam się dzieje? Lubi się wylegiwać w moich bandażach, ale oddałem je dziś do prania. Stąd ten stylowy szlafrok. Zawsze musi być ten pierwszy raz, no nie? Do prania? Czyli jakby gdzie konkretnie one teraz są? Wiszą się i suszą w klubie, chyba jasne. Torcik diabelski! Oficjalna mumia spada! O nie. Wiesz co? Ja chyba już gdzieś widziałam te bandaże. Wow. No nie, trzeba to wyrzucić. Już! Idź i nie wracaj. Hej, musimy coś zrobić. Szybko. My? Dobra, pomożemy ci. Jesteś taki słaby. Co robić? Jestem potworem o złotym sercu. Świetnie. Trzeba skombinować nowe bandaże. Już wiem, skąd je wziąć. Hej, Mod. Masz coś na stare i cuchnące bandaże dla mumii? Chcecie kupić materiał? To sobie znajdźcie. Ojej. O, lustkwia noga. A jak zrobicie bałagan, zamienię was w najbardziej odrażające kreatury. W jednorożce. Słyszałam to, Mod. Zamilcz, Bev. Zobaczę jedną szmatkę na podłodze i puf. Jednorożec. Spokojnie. Będziemy uważać. Całkiem podobny kolor. Milusi, ktoś tu się ucieszy. Bum! I po sprawie. Niezła jestem. W nagrodę wezmę sobie chyba kilka godzin wolnego. Ciocia Lidia. Hej, a co ty tutaj robisz? Przyszłam odebrać zamówione kotary. Bardzo proszę. Ręcznie farbowany brudny poliester ze skażonej chemicznie farby na Jukatanie. Na skrzydła nietoperza. Co wy tu robicie? Robimy pranie? Pranie? Tak! Pranie. Jest moc! Hej! Już to idzie! Jejemy! Zbastuj, Ingmar! Im bardziej się szarpiesz, tym bardziej jasne! Mam się zamienić w kupę piachu? Właśnie! Więc pozwól, że owinę się bandażem, zanim wyschnę na proch. Cześć wam! Dlaczego one są takie mięciutkie? Bo suszyły się w suszarce? Wow! Dlaczego ja na to nie wpadłem już 100 lat temu? Hank! Zawiń mnie! Coś takiego! Czuję się jak zupełnie nowa mumia! Nie wiem, jak mam ci dziękować, Mavis! O, kurka wodna! Jakbym tuliła się do chmury, no sami zobaczcie! O, to jak kąpiel w bitej śmietanie! Istotnie! Wręcz niezapomniane uczucie! No tak, ale dlaczego Pedro gada jak sprzedawca ekskluzywnych trumien? Nie wnikaj! Jest szczęśliwy, nie psujmy atmosfery głupimi pytaniami! Okej... Kłaniam się nisko, drogi panie! Uszanowanie, panowie! Padam do nóżek, madam! Jest hotelową mumią. Może elegancko się wyrażać. A ciocia Lidia na pewno będzie zachwycona. Macie ochotę na filiżankę herbatki? No dobra, racja. Coś tu nie gra. Podobno, jaki bandaż, taka mumia. W tym przypadku może tak być, ale nikomu nie dzieje się krzywda. Co się z tobą dzieje? Żadna szanująca się mumia nie pije herbaty i nie gra w krykieta. A w ogóle to od kiedy zacząłeś ćwiczyć balet, co? O, losie! Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Nic nieusprawiedliwionego, skandalicznego zachowania! Lidio, najmocniej cię przepraszam. Mumie nigdy nie przepraszają! Opanuj się, proszę. Wycieczka zaraz tu będzie, a centaury są bardzo spostrzegawcze. Jeszcze na dodatek liniejesz! O nie, 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 nie. Nie pozwolę na taką kompromitację. Prędzej mnie niebo pochłonie. Zwalniacie! Gawin na stanowisko! No!